tło wydarzeń. Dariusz Pawlikowski, witam Państwa. Naszym gościem jest Kazimiera Szczuka, krytyczka literacka, historyczka literatury, tak dobrze jest. Powiedziałem. Witam tak, Państwa działaczka serdecznie. Feministyczna, też dziennikarka, wszystko się prezenterka zgadza. Telewizyjna. No, onegdaj. Onegdaj. Oglądała Pani już Botox Patryka Wegi? Nie, i nie wybieram się. Wiem o tym filmie również z wypowiedzi samego autora, że jest... To film misyjny, powiedział. Misyjnym filmem, no ale też takim no, szkalującym też to całe środowisko pracowników ochrony zdrowia. Jest bardzo podobno zabawny, no ale też i przerażający w tej swojej właśnie misyjnej wymowie, sterowanej Duchem Świętym. W każdym razie ja może sobie pochlebiam, ale jakoś tam trochę się znam na kinie, więc... Patryk Wega powiedział, że jeśli po tym filmie chociaż jedna z kobiet zrezygnuje z aborcji i no nie usunie dziecka, ciąży, no to już będzie wtedy szczęśliwy. Tak? Ja, no, jak mówię, no myślę, że to jest... To nie jest poważny temat do dyskusji, bo w kinie można pokazywać różne rzeczy. W filmach fabularnych można bardzo odkształconą rzeczywistość pokazywać, to jest legalne. I w ogóle od tego jest sztuka, żeby miała swobodę. Więc jakby ja tego nie komentuję. On tak zrobił, on tak myśli. Gorzej, jeżeli to będzie używane jako argument walki politycznej i posłowie czy senatorowie RP będą się powoływali na ten film na przykład, argumentując, że trzeba wprowadzić całkowity zakaz aborcji, bo ich wiedza na temat tego, jak działa system właśnie legalnej, już resztek legalności przebywania ciąży w Polsce, będzie pochodziła z tego filmu, bo bardziej więcej oni się tym nie interesują. Więc od razu ostrzegam, to nie jest realistyczne. Przeciwnicy Czarnego Marszu, Ratujmy Kobiety, Strajku Kobiet i podobnych przedsięwzięć mówią, tak naprawdę to przeciwko czemu protestujecie? Przed czym bronicie kobiet? Przed czym pani broni kobiet? No w tej chwili przed próbami zaostrzenia i tak już najbardziej restrykcyjnej ustawy antyaborcyjnej w Europie. Ona ma zostać zaostrzona. My tylko działamy w obronie, żeby przynajmniej to, co jest, nie było jeszcze straszniej surowe. Więc oczywiście, że tak. No przecież to jest kwestia zdrowia i życia Polek. Jeżeli kobiety będą pod presją prawa rodziły ciężko uszkodzone, niezdolne do samodzielnego życia dzieci, bo będą musiały urodzić, bo nie będą miały prawa przerwać ciąży z nieodwracalnymi uszkodzeniami, genetycznymi wadami, ciężkimi, no to jest tortura. Jest dla kobiety. To jest tortura. Nasze prawodawstwo ku temu jednak zmierza. No jest taka próba. Była podjęta w zeszłym roku. Ona została jakoś odparta, dlatego że ten projekt w zeszłym roku proponowany przez organizację Ordo Iuris był już... To już było barbarzyństwo całkowite, no już takie czystej wody barbarzyństwo. Teraz to jest trochę ukryte, bo chodzi tylko o ten jeden zapis, tak? Zabronimy przerywania ciąży z przyczyn medycznych, właśnie z powodu wad, uszkodzeń nieodwracalnych i tak dalej. I to ten przypadek. Kiedy innych przypadków legalnego przerywania w ciąży już dawno nie ma w Polsce. Kobiety w tym rejestrze legalnych aborcji za rok 2015, tam są chyba dwa przypadki, czy trzy, no pojedyncze, z innych powodów niż medyczne. Ale w zasadzie... Dlatego, że kobiety nie idą do szpitala publicznego, jeżeli nawet ich córka no jest zgwałcona, jeżeli jest aborcja, nawet znaczy ciąża nieletniej, czy z kazirodczego przestępstwa, czy gwałtu. Nie idą kobiety do publicznych szpitali, bo się boją po Czyli prostu. To prawo może usankcjonować to, co z czym teraz mamy już do czynienia, tak ta klauzula sumienia, bo tam ta cała ściana wschodnia, południe Polski, no to w zasadzie to, nie ma szans, tak, żeby dokonać legalnej aborcji z tych względów, o których mówimy, tak? Tam klauzula sumienia przysługuje wszystkim placówkom publicznej ochrony zdrowia. Przypomnę, że klauzula sumienia jest w Polsce przez Sąd Najwyższy, przez Trybunał Konstytucyjny, że tak powiem, zalegalizowana, przez Trybunał Konstytucyjny, a na przykład prawo do wieszania takich bardzo drastycznych, przerażających
banerów w przestrzeni publicznej czy w okolicach szpitali, bo i to jest też coś, co chciałybyśmy jakoś ukrócić. To znaczy to, że pacjentki na przykład na patologii ciąży w szpitalach w Polsce na przykład mają za oknem baner z jakimiś wizerunkami, grafiką jakąś porozczłonkowanych płodów i tak dalej. To są takie rzeczy, które rzutują bardzo na samopoczucie kobiet, które są w trudnej, tragicznej sytuacji zdrowotnej, w powikłanej ciąży. Ale to mówię o tym dlatego, że wszystko to, co jest teraz, to znaczy pełna dowolność właśnie obejmowania klauzulą sumienia regionów całych, nie ma jak dochodzić prawa, bo jest klauzula sumienia, do widzenia, nie zrobisz, nie przewiemy ci ciąży, mimo że ona zagraża twojemu życiu albo nie rokuje w ogóle. I to jest dramat, to jest to, co jest, to jest to, co jest obecnie, a ma być jeszcze gorzej, więc naprawdę jest przed czym ratować kobiety. A te inicjatywy, o których wcześniej wspomnieliśmy, Czarne Marsze i tak dalej, Ratujmy Kobiety, Strajk Kobiet, etc., mają szansę przekształcić się, czy może powinny pani zdaniem przekształcić się w jakiś podmiot polityczny, no bo co tutaj dużo mówić, z całym szacunkiem, ale te różne partie polityczne, lewicowe, czy trochę libertariańskie, no muszą się najpierw same ogarnąć, no i tam strasznie dołują w tych różnych sondażach, albo no, w ogóle ich nie ma. To może... Nie będziemy zakładać nie. Partii kobiet, bo to jest ruch społeczny, a partia to jest taki podmiot, który powinien zajmować się bardzo różnymi rzeczami. Ale ktoś musi być emanacją, że tak powiem, waszych postulatów, nie politycznie. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że w Komitecie Ratujmy Kobiety, w naszym Komitecie Inicjatywy Ustawodawczej, jest wiele organizacji, również politycznych. Partia SLD, Partia Razem, Partia Zielonych, Partia Inicjatywa Feministyczna, która jest potomkinią dawnej Partii Kobiet. Są organizacje społeczne, pozarządowe, rozmaite. Jest Strajk Kobiet także, Kongres Kobiet, są Dziewuchy Dziewuchom, jest bardzo dużo, właściwie wszystkie są Obywatele RP, są OSA, mnóstwo podmiotów działających, organizacji pozarządowych również, takich, które mają powiedzmy trwałą misję, nie tylko są ruchem społecznym. A te ruchy społeczne nowe również są w tej inicjatywie. My jesteśmy po prostu pewnym frontem działania na rzecz przywrócenia Polkom równych praw, równych z innymi obywatelkami Europy dzisiaj. No właśnie, panie, ale panowie także chyba teraz częściej. Tak. Dobrze, że pan mnie przypilnował. W większych miastach mają trochę łatwiej, mają więcej odwagi, są, nie wiem, bardziej wygadani, być może bardziej inteligentni, bardziej odważni. W mniejszych miastach na prowincji, nie w sensie pejoratywnym, prawda, jest trochę gorzej, bo ktoś się boi swojego pracodawcy, swojego burmistrza, wójta, może księdza. Nawet jak pani to ocenia, czy panie i panowie w tych mniejszych miejscach w miejscowościach też już mają odwagę zbierać podpisy, angażować się. Tak samo jak z protestami. To był fenomen też właśnie strajku kobiet, ale także fenomen protestów sądowych, które się przetoczyły latem przez Polskę, że one się odbywały w całej Polsce. Nawet jeżeli tam było kilka, potem się robiło kilkanaście, potem kilkadziesiąt osób pod jakimś sądem rejonowym w małej miejscowości, ludzie byli, robili te akcje oddolnie w całej Polsce i to działało i działa także w przypadku Komitetu Ratujmy Kobiety. Chociaż różnica jest taka oczywiście, że to zbieranie podpisów jest rzeczą dużo bardziej żmudną. No to po prostu musimy wytworzyć duże ilości, dużo tych podpisów zebrać obywateli, obywatelek, PESELi, adresów. To po prostu jest taka prawnie regulowana rzecz. Ale oczywiście w małe miejscowości to robią naprawdę, bo ja mam w to wgląd dosyć dokładny, ponieważ jestem koordynatorką ogólnopolską, czyli komunikuję się z różnymi osobami, które zbierają również w bardzo małych miejscowościach. Także właśnie na Podkarpaciu, czy w takich tak zwanych bastionach pisowskich, no jakim też Małopolska jest uznawana za takie, ale także ten tak zwany obwarzonek wokół Warszawy. Wszędzie tam, gdzie są ludzie myślący, czujący, wrażliwi, a oni są wszędzie, w całej Polsce, tam stamtąd przychodzą pod
podpisy, stamtąd mamy wsparcie, czy ludzie sami wysyłają, czy nasi koordynatorzy po prostu docierają i naprawdę to jest sieć, która sięga głęboko do malutkich miejscowości. To jest zresztą bardzo jakoś miłe sercu. Chciałem zapytać panią, czy pani jest optymistką, bo tutaj chciałem wspomnieć w dwóch słowach, no, pani tak mistrzynię, mentorkę, panią profesor Marię Janion, pani nauczycielkę, pewnie tak. Też przyjaciółkę. Tak? No tak, może to pochlebne dla mnie. Potężnego wywiadu. Pani pamięta na Kongresie Kultury w 2016 tak. Czytała list od pani profesor, w którym było bardzo piękny wątek o polskim mesjanizmie, jego minusach, ale był finał chyba tego wystąpienia taki, że pani profesor przez pani usta powiedziała, że wierzy jednak w jakieś szczęśliwe zakończenie, że żałoba polska może przerodzić się jednak w empatię. Czy pani też podziela ten optymizm, pani profesor? No tak, teraz zresztą no, taka też no, bardzo taka oddana uczennica, pani profesor Marianie, no, mam na myśli panią profesor Małgorzatę Czerwińską, gdańską taką panią profesor od romantyzmu, od literatury. Ona właśnie też mówiła na temat tego wystąpienia, tego apelu, takiego listu pani profesor Marii Janion do Kongresu Kultury. Ona mówi tak, mesjanizm jest rzeczą straszną, rację ma Janion, bo mesjanizm jest raz, dla katolików powinien być obrazą, to znaczy pomysł, że Polacy sami siebie nazwali narodem wybranym i swoją martyrologię i swoje właśnie żałobne jakieś rytuały, jakieś takie właściwie właśnie takiej upolitycznionej religii odprawiają, że to jest jakaś herezja. To naprawdę to nie jest, to niewiele ma wspólnego z jako taką religią. To jest herezja takiej właśnie takiej religijnej, takiej polityki, religii takiej politycznej. To jest coś przerażającego i właśnie my się w tym nurzamy. Ale właśnie Czerwińska za Janion mówi, to jest karykatura polskości. Profesor Janion kocha Polskę, a nie jej karykaturę. A ta Polska właśnie, z którą teraz się borykamy, widząc jak to wszystko się odradza łatwo, jak to się odnawia, jak to się powiela, właśnie zamknięta, taka tożsamość zbiorowa, w której się przeżywamy jako ofiara, w której nie mamy empatii dla innych, w której właśnie odwracamy się plecami do świata. Ale ponad 40% Polaków się to podoba. No cóż, jak to również... Ankietowanym Polakom, tak. Też powtórzę za profesor Janion, ona zawsze mówiła swoim studentom w Gdańsku, że niepodległość Polski wywalczyło 100 osób. W PRL-u w 70-tych latach w Komitecie Obrony Robotników było też pewnie, w samym komitecie to było chyba kilkanaście osób. To były bardzo małe grupy, więc naprawdę ludzie w tej chwili, którzy przeciwstawiają się tej dobrej zmianie, tak zwanej, jesteśmy, no nie wiem, no, zdaje się, w procentach, no to jest społeczeństwo jest po prostu podzielone, no. Nawet mamy przewagę nad zwolennikami dobrej zmiany, więc to nie jest 100 osób, które będzie demokrację tutaj pilnować standardów demokracji, będziemy musieli jakoś odwojować no, wolność i standardy, to wszystko, co się mieści, również prawa człowieka jako prawa kobiet. Także nie jesteśmy tymi 100 osobami, tylko 60%. Uśmiecha się pani, czyli pani wierzy w swoje tak. Racje i kolegów, nie? I koleżanek. No ja dlaczego miałabym nie wierzyć? No tak jest, tylko rzeczywiście to może potrwać. Bardzo pani dziękuję. Kazimiera Szczuka była gościem programu Tło Wydarzeń. Dziękuję za to spotkanie.